Ewa Malanda, bardziej znana jako Schwesta Ewa, będąc w ciąży, została skazana przez niemiecki wymiar sprawiedliwości na dwa i pół roku więzienia. Teraz celebrytka urodziła i pochwaliła się zdjęciem prosto ze szpitala. Schwesta Ewa zasłynęła poza granicami Polski jako raperka, ale prawdziwy rozgłos przyniósł jej proces, w którym została oskarżona za stręczycielstwo reklama w. Trakcie procesu Polka była już w ciąży i nie ukrywała, że obawia się porodu już, za więziennym murem. Módlcie się, żebyśmy dostali miejsce w więzieniu dla matek z dziećmi. Co? Prawda to nie było planowane, ale się wydarzyło. Mam trzydzieści cztery lata i urodzę pierwsze dziecko, apelowała do fanów z chwesta. Jak donosi fakt, niemiecki sąd poszedł na rękę Polce i zgodził się. By ta rozpoczęła odsiadkę już po porodzie. Dzięki dziecku, spędzi w więzieniu czas w o wiele przyjemniejszych warunkach. Oddział dla matek z dziećmi w zakładzie karnym, w Frankfurcie nad Menem, gdzie prawdopodobnie wkrótce trafi Ewa Malanda, jest bardzo dobrze wyposażony. Znajduje się tam plac zabaw, kuchnia, pokój dzienny i pomieszczenie do zabaw dla dzieci, także połączone z kuchnią, czytamy w tabloidzie. Teraz już celebritka jest już po porodzie, i radosną nowinę ogłosiła na swoim profilu w mediach społecznościowych. Najlepsza na świecie rzecz jest, za darmo, a jednocześnie jest bezcenna. Aliach zawsze będę cię chronić, moje serce, napisała pod zdjęciem z nowo narodzoną córeczką. Czyżby teraz, już po porodzie, Ewa, trafi do więzienia? Wszystko okaże się w przeciągu najbliższych dni. Zobacz więcej materiałów.